Cześć, witajcie. Dzisiaj taki filmik, jak czyścić monety. Miałem dużo pytań, cały czas ktoś pyta, jak czyścić monety, ma zabrudzone. A więc ja Wam powiem od razu na samym wstępie. Nie czyszczę monet, ponieważ czyszczenie niszczy jakiekolwiek, tym bardziej jak ktoś używa jakichś szczotek, ścierek. Wszystko to niszczy monetę. Kupujecie taką monetę, jaką chcecie posiadać. Wiadomo, nikt nie kupi rybaka w pierwszym stanie za 5000, może nie nikt, ale mało kogo stać. Ale ogólnie wyszukujcie sobie już dobrych monet. No ale jeżeli chcecie coś poczyścić, więc jest jeden najtańszy sposób sprawdzony. Tu mam taką jedną złotóweczkę, już ją trochę poczyściłem, chciałem sprawdzić. Miałem się za nią zabrać właśnie z błota, obrócona, rocznik 49, nawet dobry stan. Najtańsza metoda to jest, gdzie jest pomoc naukowa. Pomoc naukowa, mydło, ciepła woda, mydlicie rękę i płukacie. Ja Wam, słuchajcie, ja teraz nie nagram filmu, jak 5 minut myję monetę mydłem, ale za chwilę do Was wrócę i pokażę Wam, jakie były efekty. A więc już skończyłem myć monetę. Słuchajcie, nawet bardzo ładnie wyszło. Delikatnie opuszkami palców mydlicie, trzymacie dłużej, co mydliłem. Słuchajcie, jest jeszcze wiele metod, ja Wam nie powiem. Na internecie jest, dlatego Wam nie powiem, ponieważ większość metod niszczy monety. Słuchajcie, srebro niszczy, mosiądz, wszystko, wrzeryś powstają, zabrudzenia, przebarwnienia i tego już nie usuniecie. Więc jeżeli będziecie próbować którekolwiek z metod, które są na internetach, to ja Wam szczerze powiem, bierzcie najgorsze monety, jakie macie. Dojdziecie do pewnych wniosków sami i na końcu stwierdzicie, że monetę trzeba od razu kupić dobrą, której nie trzeba czyścić. Wiadomo, jak ktoś znajdzie gdzieś w ziemi, chodzi z detektorem, no to musi próbować. Najprostsza metoda, najtańsza i najmniej ingerująca w monetę to mydło i woda ciepła. Ja Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Hej!